Ja tej roboty nie lubię. List na bonzo faje, który w internecie się sprzedaje. Ten śniady uszatek, co wrzuca filmiki codziennie o 10, bo wtedy idzie do McDonalda albo do parku po darmowe Wi-Fi. Pinujcie dupski swoje, bo ktoś was skasuje. Siemasz bonzo, ty meliniarzu zjebany, tym listcem będziesz dojebany. Pocisnę cię jak pospolitego frajera i skończy się twoja zjebana YouTube'owa kariera. Taki z ciebie raper jak z kobry gospodyni. Nie odróżniam twojego pustego łba od dyni. Ale za to chodzisz na zakupy. Ta chyba do nocu z powrotem do zawszonej chałupy. Kupiłeś pieska? I czemu go wyprałeś? Pewnie całą noc się z nim ruchałeś. Zawsze mówisz jebać hejterów. Wyzywasz normalnych ludzi od frajerów. Tiger, jesteś na maksa zjebany. Cisnąc po hejterach będziesz miał znów prozjebany. Nazywasz kogoś gimbusem, a sam po zasiłek jeździsz autobusem. Bo nawet nie stać cię na samochód. Żebrzesz na pozdrowieniach, bylebyś miał marny dochód. Spinujcie dupski swoje, bo ktoś was skasuje. Sprzedajesz brudną dojebaną czapkę? No chyba cię coś pojebało. Kasa z pozdrowień to wciąż dla ciebie za mało. Kobra kroi ananasa, a za to ty masz cienkiego kutasa. Nie pchaj bązowatej fali do zezowatej cipy. Nikt nie chce pokolenia takich zjebów. Każdy na ulicy uważa was za pojebów. Mówisz o swoich fanach, którzy boją się podejść. Tak naprawdę boję się twojego smrodu, który może ich obejść. Każdy ci to przyzna, że jesteś meliniarska pizda. Filmy o gotowaniu i zakupach są pouczające, ale za to twoje pierdolenie jest wkurwiające. Wziąłbyś się za wymowę, a nie w internetach strugasz kasanowe. Słyszałem bonzo, że chcesz kupić drona. Drona to ty masz w majtkach. Nawet nie umiesz założyć na niego kondona. Taka jest prawda, że kobra ma jaja, a ty jesteś zwykła bonzowata faja. Kobra mogłaby być twoim ochroniarzem. Robisz filmiki z humorkiem, a tak naprawdę jesteś chujowym kawalarzem. W internecie się prujesz jak stare kalesony. Przyślij ode mnie pozdrowienia dla swojej zezowatej żony. Po co ci tyle majonezu, kradnąc paczki z mopsu nie wzbogacisz się cpelu. Mops ci dojebie karę, będziesz na cwelowni ssać czyjąś pałę. Wschodnia czy wychodnia, jakoś tak to nazwałeś. Słyszałem wczoraj, że z jakimś pedałem się ruchałeś. Na drugi dzień piekła cię dupa. Jak dla mnie jesteś zwykła dworska kupa. Postaw se klocka w przedpokoju i zostaw hejterów w spokoju. Powiedz, jakie jest uczucie mieszkać z teściową. Nie wiem, ja nie mógłbym wytrzymać z jakąś krową. Ale ty za to jesteś pierdolonym robokopem. Zaczynasz trząść całym wykopem. Robisz gówno burzy niepotrzebnie. A niech cię piorun w łeb jebnie. Zwarcie w inkubatorze swoje zrobiło i na twojej psychice znacznie się obiło. A za to kobrę koń jemną w łeb zrobił ją pewnie jakiś zjeb. Bonzo, a wy kurwa nie jesteście poważni. Jesteście kurwa gnojami. Mówisz, że to ty masz władzę nad internetem. Jak dla nas jesteś zwykłym kotletem. Chodzisz na wschodnią pokazując rozjebane mieszkania. Ty chuju chamie, rozwaliliście dobrą chatę. Za to cię zgnoili jak osiedlową szmatę. Wypierdolili was w klapkach z wschodniej meliny. Później przyczepili zdjęcie twojej i twojej dziewczyny. Taka jest prawda, tym obsiarzu pierdolony. Jesteś ostro w czajnik pokurwiony. Kończę tego dissa cfelu zasrany. Mam nadzieję, że zostałeś już dość rozjebany. Tekst pisany w 5 minut, a ty spróbuj napisać lepszy. Pewnie nie umiesz, bo jesteś słabym człowiekiem. Pozdro 2016 diss na bonzo.